Znamy już nową Radę Miejską w Tarnowie. Dostali się do niej m.in. z Koalicji Obywatelskiej Robert Wardzała, Kinga Klepacka, Zbigniew Kajpus, Sebastian Stepek, Roman Ciepiela, Marian Wardzała, Marek Ciesielczyk, Piotr Augustyński, Krystyna Mierzejewska. Z PiSu Kazimierz Koprowski, Anna Krakowska, Angelika Świtalska, Piotr Wójcik, Roman Korczak, Stanisław Klimek, Ryszard Pagacz, Józef Gancarz, Mirosław Biedroń, Dawid Solak i Piotr Sak. Ze Stowarzyszenia Nasze Miasto Tarnów Grażyna Barwacz, Jakub Kwaśny, Piotr Górnikiewicz, Tomasz Olszówka i Tadeusz Żak. Znane są już wyniki do Rady Powiatu Tarnowskiego. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 18 mandatów, co oznacza, że nie musi z nikim wchodzić w koalicję. PSL zdobyło 7 mandatów, a Wspólny Powiat 4. Dobry wynik osiągnęli m.in. obecny starosta Roman Łucasz oraz etatowy członek zarządu Jacek Chudyma. Podczas zakupów w sklepie wielkopowierzchniowym w Tarnowie jedna z klientek wynosiła ze sklepowych półek elektronarzędzia, nie płacąc za nie. Wiertarki i wiertarko-wkrętarki chowała w swojej torebce i wynosiła je poza linię kas. Zatrzymana przez pracowników ochrony sklepu na próbie trzeciej kradzieży została przekazana tarnowskim policjantom. W czasie przesłuchania przyznała się do kradzieży. Odzyskano jedyną wiertarko-wkrętarkę, a sprawca, 40-letnia mieszkanka Tarnowa, usłyszała zarzut trzech kradzieży elektronarzędzi na łączną kwotę prawie 2000 zł. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności. Kobieta po przesłuchaniu została zwolniona. O wszystkim zdecyduje jednak tarnowski sąd, który wyda w tej sprawie stosowny wyrok. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji Tarnów Centrum. Za nami inauguracyjny turniej z cyklu Pucharu Tarnowa w koszykówce o Puchar Prezydenta Tarnowa. W zmaganiach na hali Pałacu Młodzieży w Tarnowie wzięło udział 16 zespołów. Prawie 200 dziewcząt z Tarnowa, z tarnowskich szkół i także z regionu. Jest to niesamowita promocja koszykówki, zdrowego stylu życia i nam, pałacowi, który wychowuje przecież tysiące dzieci co roku, zależy na tym właśnie, żeby promować taki sposób podchodzenia do nauki, do sportu. Kilkunastu nauczycieli zaangażowanych w promowanie właśnie koszykówki, a zdolniejsze dzieci właśnie będą mogły kontynuować swoje kariery te szkolne właśnie w Pałacu Młodzieży w sekcji koszykówki. Ważne jest to, żeby dzieci uprawiały sport i to w sposób bezpieczny pod kierunkiem swoich trenerów. Niech się też uczą rywalizacji, tak jak w dorosłym życiu ona jest potrzebna, ta umiejętność walki przecież towarzyszy każdemu z nas. Ale wychowanie przez sport to jest coś, co przyświeca naszemu programowi edukacji dzieci. Kolejny z cyklu turniejów odbędzie się 19 listopada. W środę o godzinie 18 piłkarze zagrają spotkania z 14 kolejki. Słonie zmierzą się u siebie ze Stominem Olsztyn. To drużyna, która przeżywa spore kłopoty organizacyjno-finansowe. Sportowo również nie wiedzie jej się najlepiej. Obecnie w tabeli zajmuje przedostatnie 17 miejsce z 11 punktami. Do tej pory 3 razy wygrała, 2 razy remisowała i 9-krotnie przegrywała. Kosztowało to utratę stanowiska trenera Kamila Kieresia. Zastąpił go Piotr Zajączkowski. Najbardziej znanymi piłkarzami jego drużyny są Dominik Kun, Paweł Głowacki i Grzegorz Lech. Najskuteczniejszym zawodnikiem Olsztynian są z 3 bramkami Michał Góral i Grzegorz Lech. Zawodnikiem OKS 1945 Olsztyn, a później Stomilu, był Dawid Szymonowicz. W Stomilu występował również obecny szkoleniowiec Słoni Marcin Kaczmarek.